piosenkę, kochani. Herpi, herpi, jak się czujesz po chemii? Odpowiadam. O tak, piękna klubowa muzyka. Jak się czuję? Odpowiadam. Kulturystka. Herceptyna w udo. Normalnie czuję się, jakbym miała zakwasy. Tak mnie boli. Zastrzyk w dupsko też mam tu takiego siniela. I raz ciepło, raz zimno. Nie wiem, czy tak mają też ci, co robią w sobie chemioterapię. So, a przy okazji chciałam cię pochwalić piękną koszulkę. Koszulką klauzula sumienia nie pozwala mi na to, żeby grać Despacito Alpha DJ z Akademii. Moja szkoła, polecam. Żyła się zatkała, nie ma gdzie już pomieścić. Tak to wygląda, narkus jestem. Ręka mi dość spuchła. Mam siniaki tu. Nie mogę wam złapać kamery z tej strony. Tak o tu. Zresztą widać, taka jest podpuchnięta. Jak to wam wziąć tego? O tu. Taki siniol i żyła, nie? No, nie ma gdzie ładować. Także jeżeli ktoś zaczyna chemioterapię, muszę trzymać na klinie też poduszka, żeby była tego, krążyła ta krew. Oczywiście dla tych, co są w trakcie chemioterapii, w ten sposób mogę od siebie powiedzieć kolejna cenna wiedza, mogę pomóc. Port do chemii lepiej, żeby sobie założyć, niż w tego ładować, ale tak w rękę. Ale gadałam tak z mamą i nie wiem już sama, co by było dobre. Może oni są po prostu iść zgodnie z planem i żeby jak najnaturalniej to robić, bo jakby mieli ładować do piersi, też nie wiem sama, co jest dobre. Ale zastanówcie się nad tym. No oczywiście życzę wam, żebyście nie chorowali, dlatego chciałam was ustrzec przed tym wszystkim, bo jest przerąbane. Jak widać, jestem na arkus normalnie i nie ma gdzie ładować ten. Także od przyszłego tygodnia wielkie odliczanko. Szczęśliwa siódemka, 7 PXL-a zostało. Dzisiaj byłam bardzo ciekawa wyniku hemoglobiny. Chciałam się z wami podzielić, bo napierdzielałam cały tydzień buraki. Ostatnio miałam wynik, to jest 15 marca to było chyba, tak? Hemoglobina była 10,5, a nawias był 11,215,700, to był przedział 10,5, a dzisiaj wyobraźcie sobie, że wynik był też 10,5. Czyli zobaczcie, ile ja naładowałam buraków, a ile tej chemii jest we mnie, że nawet nie jestem w stanie chociaż troszkę podnieść tej hemoglobiny. No nie wiem. I tu właśnie mamy w badaniach laboratoryjnych łagodna niedokrwistość. Także dzisiaj mi podano czwarty kurs PXL-a i herceptyna. Dzisiaj była kulturystka w UDO. Tolerancja leczenia dobra. I herceptynę będę miała raz na 3 tygodnie, jeszcze takich 11. Będę miała herceptyn w UDO, będę kulturystka jeszcze 11 tygodni. I tego. Ogólnie co jeszcze?
Także na, już wiem mniej więcej na czym stoję. Grzeję sobie oliwę, będę moczyła paznokcie właśnie standardowo. Budziłam się po chemii. Znowu miałam te fazy, nie tak jak w szpitalu wtedy, co faza miałam i się obudziłam, nie wiedziałam co się dzieje. Mamo, ja zadzwonię do mamy, czy tam do pani pielęgniarki. Ja zadzwonię do mamy, żeby pokruszyła te ciasteczka do koktajlu. Dzisiaj miałam to samo. Wstałam taka zamroczona i tak mi się wydawało, że jakbym zgubiła moją torbę z Ableton Live i Ableton Live, czy jak to się wymawia ten program do produkcji muzycznej. No wiecie o co chodzi. No i tego. Ja tam byłam dzisiaj z tą torbą na oddziale chemioterapii dziennym i tam trzymałam swój klucz od domu w ogóle i śniło mi się takie, znaczy śniło, tak mi się nagle przebudziłam się takim amoku. Człowiek jest i już zaczęłam chodzić po domu szukać tej torby, że ją zgubiłam gdzieś. Myślę, Boże święty, przecież ja dawno już wróciłam do domu i takie są te przebłyski, jakże niezła faza, niezły narkus ze mnie. No, boli ręka, spuchła, cały czas trzymamy na klinie. Lekki drenaż róbcie sobie, żeby nie pozatykać tych żył. I takie ćwiczenia, kolejna cenna wiedza. Tak jak ściskam, to aż tak właśnie czuję taką opuchniętość, nie? No, jestem zmęczona standardowo, raz super energia, raz zmęczona. Paznokcie mnie troszkę bolą. I co jeszcze miałam wam powiedzieć? No takie właśnie są te najgorsze chwile załamania, nie? Kiedy właśnie to takie momenty są, że no już czuję, że ta ręka cię tak boli tego. I tak szczypie to wszystko. Już tak nie masz siły, nie? Dlatego nie chcę, żebyście tak cierpieli i odżywiajcie się dobrze. Będę to ciągle powtarzać, książka nie daj się rakowi. Będę ciągle powtarzała, nie daj się rakowi, książka kupić, dobry dietetyk, dobra dieta, dużo wody i nie palić papierosów i alkoholu, może to wszystko pięknie brzmi i sport i w ogóle. Pewnie tam może ktoś sobie pomyśleć, a kurwa tam pierdoli, nie? Przecież mi się też nie dało przetłumaczyć wcześniej. Musiałam to poczuć na własnej skórze, muszę się tyle nacierpieć. Patrzcie, jak guza wykryłam tak szybko, bo był malutki, a patrzcie ile muszę się nacierpieć. A co dopiero jakbym później wykryła, to by dopiero, nawet nie jestem w stanie tego wyobrazić, co teraz przeżyłam i takie muszę stosować agresywne leczenie, bo jestem młoda i tego, i tak to właśnie jest. No, rozgadałam się jak zwykle, mam mało miejsca na telefonie, bo mam 10:26, mogę nagrać, więc to już jest 8:20. Także tak to wygląda. Po prostu taki, musiało to aż tak uderzyć, żebym w końcu zmieniła swoje życie, nie? Żebym się nie przepracowywała w końcu i tak marzyłam, żeby odpocząć. Zawsze tak marzyłam, bo ciągle praca, 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 kasa, praca, kasa. Inni ludzie się liczyli, tylko nie ja. Żeby wszystkim było dobrze, a mnie na końcu, nie? No i się doigrałam. Dobra, ale nie ma co smutać, trzeba iść do przodu. Kulturystka to tak nie wypada, nie? No, ale chciałam powiedzieć, że fajne książeczki też leżą na oddziale chemioterapii, można sobie poczytać. Seksualność kobiety w chorobie nowotworowej, poradnik dla kobiet i ich partnerów, portret merytoryczny, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, razem zwyciężymy raka. Razem z mężczyzną zwyciężymy raka przez seksualność. No ja go niestety nie mam, więc nie będziemy razem. I różne fajne gazetki leżą na oddziale, będę jeszcze o tym mówiła. Tą książeczkę też będziemy omawiać i bajery, jak bajerują mężczyźni kobiety chore na raka i nie tylko. Ogólnie o bajerze. Może dziewczyny i chłopcy będą się mogli tutaj wypowiedzieć. No i inne różne książeczki fajne można tam dostać, ciekawe. Ciągle nowa wiedza, którą
ja dostarczam na moim przykładzie i ja wam chcę ją przekazać, tak? Żeby nie poszła gdzieś na marne, tylko dla was, kochani, wszystko dla was. Na cenne sytuacje z życia, prawdziwy człowiek, prawdziwa osoba, prawdziwa historia. Proszę udostępniać, będziecie na bieżąco i subskrybować, proszę, mój kanał. To nic nie kosztuje, tylko jedno kliknięcie. Życzę miłego weekendu, jest godzina 1:06 23 marca.